No tak, drugi sezon w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski i od razu dwa tytuły w klasie czwartej i w klasyfikacji generalnej 2WD. Jesteśmy bardzo zadowoleni z Michałem, wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Przede wszystkim rozsądnie i taktycznie podeszliśmy do tego rajdu, żeby zdobyć odpowiednie punkty i być na mecie na tym rajdzie. Co nie było łatwą przeprawą, ponieważ dzisiejszy dzień w ulewie, w deszczu, pierwszy raz jechane. No, ciężko było dosyć, nie? Na jakiej oponie byłeś? Deszczowej, aczkolwiek bardzo ciężko się jedzie, jak tak naprawdę to był pierwszy bądź drugi raz, kiedy jechałem deszczową oponą w ulewie. Także no, to jest duże wyzwanie. Naprawdę jechałem pierwszy raz w życiu i czekałem, aż się skończy ten odcinek, bo miałem go po prostu dość. No właśnie, te 24 km, chyba pierwszy raz w życiu taki długi dystans. Prawdopodobnie tak, aczkolwiek może w tamtym roku był dłuższy odcinek, już nie pamiętam, ale no to były wymagające kilometry i to bardzo niebezpieczny odcinek był. Na bodajże drugiego kilometra już były stałe kałuże wody, no niebezpieczny był to bardzo odcinek. Na prostej drodze przestawiało samochód na deszczowych oponach, no bardzo trudne warunki, ale jesteśmy na mecie i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo moim sponsorom, kibicom, rodzicom, że trzymali kciuki i dzięki nim jestem w tym miejscu. Jutro mam urodziny, więc to taki mały prezent na 22 już urodziny. To wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego odnośnie przyszłego sezonu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.